takiego tutaj zestawu osobowości w studiu, żeśmy po prostu nigdy nie gościli. Właściwie na każdym etapie mieliśmy innego inżyniera dźwięku. Więc pracowaliśmy z Arkiem Malczewskim, z Jankiem Brytem, z Kubą Majkowskim. I jeszcze jakieś tam osoby nam pomagały przy nagrywaniu. Także no, to była jakaś nowość dla nas, ale co było fajnego w tym, to to, że ani my się z nikim nie musieliśmy, nie wiem, jakoś nie zdążyliśmy się po prostu zmęczyć, ani ktoś nie zdążył się zmęczyć nami tak naprawdę, bo takie sesje trwały, nie wiem, 2 tygodnie, 3 tygodnie najdłużej z jedną osobą. Każda taka nowa osoba pojawiająca się gdzieś tam podczas całego procesu jest zderzeniem z kolejnym jakby zbiorem doświadczeń, który nie jest naszym udziałem. A znaczy rytmicznie lepiej, ale słowa nie połknąłeś? Nie. Coś tam kurwa nie tak było chyba. Jak za krótkie mi się wydało.